Okay. Pojemnościowy, zbierający tak, całość. Tak, tak, jest pojemnościowy. Tak. Wiesz co, mam tutaj ten jest lepszy, tylko że z tym jest problem, właśnie, wiesz co. Tamten widzę, że typowo sceniczny jest, nie? Ten dynamiczny, co masz teraz w ręce. Tak, tylko że wiesz co, z tym jest taki problem, czekaj, z tym jest po prostu banalny problem, stojaka. Aha, bo jest za ciężki. Nie, to jest inne w ogóle gniazdo. Ten jak ma taki grubszy. Wejdzie. Nawet i tak. Nie będę to dotykał, wiesz, bo ja mam mikrofon, wiesz, w głowie, więc ja go nie muszę nawet dotykać, nie? To super, patrz, ja zawsze myślałem, że do tego musi być ten. To jest szur, widzisz, no ja mam jeszcze odgłosy szur, no, tak, że musimy to połączyć, ten pogłos. Gdzie ja mam tego Jacka? A ja jeszcze przed wyjazdem brałem wszystko. Poczekaj, jeszcze momencik, więc sprawdzę taki jeden kabelek. Tam czasami tą przejściówkę jakbyśmy mieli, wiesz? Ja miałem taką przejściówkę. To by było dobrze. Tak to jest, no ludzie tak szanują. Nie szanują. Odpierniczyli mi jakiś taki bardzo fajny taki kabel do gitary, wiesz, taki dobra firma, taki jeszcze z taką fajeczką, wiesz, żeby. I ktoś, kurde, wiesz, zostawił swój zepsuty, a wziął mój. No, zazwyczaj tak jest. Wiesz, biedne miejsce, kurde. Biedne miejsce, że człowiek, wiesz, sobie wiesz, tam kombinuje. Wszystko z własnej tery. W takich rzeczach też się, kurde, się no, wiesz. Oni robią jeszcze pod górkę, nie? No. I tak nie powinno być. Ja mam tutaj końcówki takie, ja może Słuchaj. Akurat na szybko coś zmontuję. Ciekawe, czy jest transmisja. Tak, to uważaj co się mówi, nie? To jest ten kabel. Szybko się zmontuje.
Tak? Bo ma wyjście na dużego, nie? Proszę? Bo ma wyjście... Aha, mam, dobra, okej, mam, pasuje. Bo ma wyjście na małego jacka, nie? Na dużego ma, nie? Konsola. Ale kto? Konsola? Tak. Tylko duże, nie? Tam też są takie dwa cincze, wiesz? No, no. Okej. Nie no, słuchaj, miejsce to ja już od zeszłego roku pamiętam, że się przymierzałem, no nie? Żeby tutaj wystąpić, ciebie. Nie no, wiesz, fajnie jest, powiem ci, że... Tylko, znaczy ja już tam, wiesz, ja już się nie przejmuję tym, czy ktoś przyjdzie, czy nie, wiesz, bo to już wiesz, to już nie... Tylko wiesz, latem by było tyle fajnie, że na przykład z mojego regionu by się chłopaków zabrało w samochody i by się przyjechało, nie? No. To jak będę latem, nie? Jak będziesz jeszcze, wiesz, tutaj coś miał, nie? Możesz powiedzieć coś do żony, słuchaj. Jesteś? Kochanie, to ja. Jesteśmy live. Teraz, słuchaj, odsłuchy. Gdzie masz tutaj te słuchawki? Wiesz. Żeby ci tutaj nic nie porobić. Muszę, już ci mówię. Ten kawałek tutaj tylko włożymy. Ten już jest złożony. Strzykawka. Czerwony był plus. To jest taki knyf. Ale to jest fajna sprawa. No to są szura, takie jak mikrofon. Ale po prostu słuchasz sobie... Prosto idzie z mikseru to, co ja mam, nie? Wszystko podłączone. Jak jesteś już, nie? 400 zł, nie? No, to wiesz, to nie są pieniądze, ale... Ale warto. Chociaż na, tak, no, na taką małą, się... ale ja jestem taki wrażliwy słuchowiec, że moje ucho musi słyszeć to, co ja robię, nie? Tak. To jest dla mnie bardzo istotne. Tutaj nie ma w ogóle możliwości żadnego odsłuchu, żeby to wiesz, mało miejsca. To jest bardzo istotne, nie? Ja tego tak nie widać. Zobaczymy, czy to będzie działać. Dobra. To już tam masz, tak? Na wyjściu. Tak. Raz, jeden. Wszystko nie działa. Tu idzie, ja nic nie słyszę. Słyszysz? Jeden raz, 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 jeden. Wystarczy nieraz... O, jest. To jest lewy kanał mam teraz. I teraz weź panoramę, może masz na lewy. Jeden raz, 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 jeden, jeden, jeden. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeden, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, raz, raz. Tak jest na maksa, słyszę. Tylko w jednym, w lewy mam. Szukam odpowiedzi.
wsadzić taki ten mały. Taki. Ten mały? Raz mikrofon, troszkę. Raz jeden, jeden, raz, raz. Raz, czekaj, a może... Więcej, czy... Zobaczę sobie go... Stawię, może ja będę pod siebie, wiesz, o co chodzi. A, no, 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 właśnie, dobra. Jeden, raz, raz. Raz, jeden, dwa, trzy, cztery, raz, raz, raz. Jeden, 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 raz, raz, raz. To jest wyjście na mikrofon, okej. Okay. Raz, jeden, dwa, trzy, cztery, raz, 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 jeden. Jeden. Jeden, raz, raz, raz. Jeden, jeden, dwa, raz, 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 jeden, jeden. Jeden, dwa, raz, raz, raz. Raz. Raz, tam na wyjściu słychać dobrze, tak? Tak, tak, bardzo dobrze. Jest? Tak mogło być jak teraz? Tak, tak. Okej, dobra. Czy więcej po głosu, czy mniej? Nie, czy wystarczy? Więcej już nie. Więcej nie, dobra, okej. No dobra, to by pasowało, nie? Fajnie. Teraz jest okej. O, jeden raz, raz, raz. Ale czemu tak słychać w tych słuchawkach, to powiem ci szczerze, nie mam pojęcia, nie? Pierwszy raz się z tym spotkałem, żeby coś takiego było. Ale mikrofon jest dobry, dynamika jest okej, nie? Także super. Raz, jeden, jeden, raz, raz. Raz, jeden, 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 raz, raz. Mamy wszystko. Raz, spróbujemy. Raz, jeden, dwa, trzy, cztery. Stojakami to zawsze są problemy. Też mam taki stojak, wiesz, taki nietypowy. Jeden raz, 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 jeden, dwa, trzy, cztery, raz. Jeden, dwa, raz, raz, jeden, jeden. Jeden raz, 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 jeden. Thank you.
Jestem zadowolony, wiesz, muszę Gibsona kupić sobie do nagrania w studio, bo ona jest taka troszeczkę taka metaliczna. A mi chodzi o brzmienie takie, wiesz, stereo, takie akustyka, nie? Ale fajnie, fajnie, bardzo fajnie brzmi. Tak, fajnie brzmi. Ona nie jest wcale taka najgorsza, nie? Zabiorą bar.
i niczego nie będzie na sprzedaż. Nie dam pod zastaw straconych mych dni. Nie podrzucę obcym przyszłości. Bo ktoś tam na górze mógłby być zły, że spłacać mamy kredyt próżności. Wyjechałem w podróż do tamtych dni. Nie brałem bagażu przeznaczenia na stopa. Zabrałaś mnie wtedy ty, bym za szczęście nie musiał wciąż biegać, na trasie nie było rozsypanych róż i ciągle goniły nas głodne wilki. Nie szukając potwierdzenia wśród wróż, wiedziałem, mogłaś się jedynie przyśnić. Tak, żeby widzieć jeszcze te słowa trochę, tak, trochę za ciemno mam. Fajny klubowy jazz tutaj na rogu jest tam. Zimne struny. Gdzie właśnie ty jesteś nim? I możesz dać wszystkim.
im szczęście. Właśnie im, właśnie im, bo jesteś aniołem. Żyj z całych sił, by aniołem dla nich być i uśmiechaj się do ludzi. Żyj z całych sił, by aniołem dla nich być, bo nie wiedzą jak mają żyć. Żyj z całych sił, by aniołem dla nich być i uśmiechaj się. Właśnie dziś. Nie przejmuj się, że wokół pełno wilków jest. No bo ty masz w sobie magiczną moc. Magiczną moc. Magiczną jest.
jestem. Tekstów Ryszka Riedla, który zrobiłem, zaaranżowałem po swojemu, skomponowałem do tego piosenkę. Jak? Nie, jeszcze nie. No właśnie, jeszcze czekam z 15 minut. Dobra, się rozgrzała. Jeszcze z 15 minutek, co? Alright. Dobra. Czyli tak by było ok, nie? Super, jest naprawdę super. Brzmienie jak? Pasuje? Świetnie, rewelacja. Wiesz co, po prostu nie... Tak mi się wydaje, że niektóre osoby myślą, że jest na 20, wiesz? Słuchaj, bo ja 3 daty, 3 godziny widziałem w internecie, nie? Także 3 godziny? 3 godziny. Ja raz widziałem na 19, znowuż później na 19.30, a później znowu na 20, nie? Na 20 gdzie? No trudno.
Nie, no kurczę. Więc przepraszamy wszystkich serdecznie za pomyłkę. Czekamy w każdym razie. Czekamy na przyjeździe nie wiadomo skąd. Nie siedźcie przed monitorami, tylko chodźcie tutaj na żywo. Tak, będą nagrody. Będą nagrody, mam płyty, można kupić moje płyty, a oczywiście kto zna moje słowa, teksty, dostanie płyty w nagrodzie bez pieniążków oczywiście. Także jest okazja. Nagrody są, tak? Tak jest. Postaci? No na przykład, nie wiem, Volkswagen Bus, który tutaj stoi przed lokalem. Volkswagen Bus, no też może być, nie? Czemu by nie? Masz ochotę na jakieś tam winko albo coś? Nie, herbatę jakbyś miał. Herbatę, właśnie z herbatą skupiłbym się czajnik po prostu. O ja. Ale mam piwko. A ja miałem ochotę na herbatę, mówiłem, bo ja alkoholu nie piję, więc tylko na herbatę, nie? O kurde. Czekaj. Idę na przerwę. Dobra. Szkoda, że te odsłuchy tak w słuchawkach jeszcze nie brzmią tak jak powinny, wiesz? To jeszcze bym się lepiej słyszał i jeszcze bardziej bym to lepiej oddał. Bo ja jestem bardzo wrażliwy na słuch. Ja muszę słyszeć to, co robię, nie? Mówisz, że czajnik masz popsuty, tak? No, nawala mi, wiesz? No szkoda, no. Czekaj, bo ktoś jakiś ten... Czy ktoś to skomentował. Żałuję, że nie mogę być. Elektryczna działa? Wiesz co, działa, tylko trzeba ją podłączyć. Ale ona podobno jest taka sobie. Taka sobie? No. Też elektryka musiałbym sobie kupić, wiesz? Coś tu brzmi.
może powinien zrezygnować z tych live, że ludzie się to oglądają tu przed komputerami. Ja podejrzewam, że nie, powinieneś to troszeczkę inaczej zorganizować, wiesz? Nie ładować tylu artystów, a no. Ładnie nagłośnić, przygotować jednego, drugiego, trzeciego. Nie za dużo, nie? Bo ja chcę mieć swoją knajpę z Anią, będziemy otwierali. Ale gdzie? Tutaj czy tam? Jak już nagramy tutaj w Polsce chyba, nie? No. Będzie lepiej w Polsce, bo w Anglii to raczej nie, nie? No. Chociaż w Anglii inaczej się gra, już nie? Zjechali, czy jeszcze nie? Nie, teraz jedziemy 25, nie? Ale nie, czy jeszcze ciągle jesteście tam, tak? Czyli jesteśmy tutaj, nie? Tam mamy swoją pracę. Zrobić w Polsce, to ja powiem ci, że no, to jest problem, nie? Ogólnie wiesz, no ci, którzy mają swoje jakieś tam lokale, powiedzmy od Nowa na przykład w Polsce, czy tam Riviera, czy no wiadomo, no Piwnica pod Baranami, czy tam jakieś inne lokale, które już mają marki i występują tam stali typowi artyści, no to oni zawsze tam będą mieli wszystko, nie? Więc, bo to jest fajnie zorganizowane i przychodzi klika i ci sami ludzie i jazzują i bluesują, wiesz, jeden artysta drugiego zna, jeden przyjeżdża, daje cynk, aha, no to fajnie, to ja będę, to ty też będziesz, nie? Na takiej zasadzie to się dzieje, nie? Wiesz, tutaj to jest tyle bardzo fajne miejsce, tylko no mówię, no to w jakiś sposób inaczej to zrobić, nie? Wiesz, no ja też teraz już to czuję, wiesz, że jest tego za dużo. Ja też, raczej, jak kiedyś było, wiesz, że na przykład dwie imprezy w miesiącu. Raz w miesiącu, bo raz w miesiącu robiłem. Czas, wiesz, plakaciki rozwiesić, nagłośnić, wiesz, tak, był taki, wiesz, koncentracja, nie? No, ale może do tego wrócę, wiesz, tylko że problem jest taki, że ktoś tam dzwoni, nie? No, dobra, okej, wiesz, to już się dobrze odmawia, ale trzeba będzie, no bo ja już nie trafiam, ale wiesz, ja też myślałem, że wiesz, jeżeli będzie więcej ludzi, to każdy, to w sensie, wiesz, ma jakiś tam swój, wiesz, grom i te grono się może przenikać. Wiesz, ktoś tam, na przykład Arnold Zawiński, pachnie na ziemię, ktoś tam pod na ciebie pachnie, wiesz, ludzie zobaczą, że to miejsce, że jest taka muzyka i wiesz, no, wiesz. Wiesz, ja mogę tylko jedynie robić, wiesz, wstawiać, reklamować cię, mogę mieć nawet na stronie, czy tam gdziekolwiek, wiesz, takiego. Nawet na płycie mogę cię wstawić. No ale wiesz, patrz, na Facebooku było to, ja wiesz, to nie jest miarodajne, ale wiesz, 19 osób, nie, czy będzie tam powiedzmy 6-7, że może, to załóżmy, że połowa wpisała się, wiem, czy tam się wpisują, tak, że będą, ale nie tak, to jest takie... Tak duchowo, takie wsparcie. Takie duchowe wsparcie, żeby jednak było, nie? Tekściarz, malarz. Kto? Gedrek D. No właśnie, napisał. No też jest obecny. A no, tak? Pozdrawiamy cię, Gedre. Hej! No. Ale z Wrocławia? Z Tychów. Także mam z nim, że tak powiem, no będziemy współpracowali ze sobą w sposób taki, jest bardzo fajnym, profesjonalistycznym, naturalistycznym, idealistycznym malarzem. O. Do tego pisze fajne teksty, które też również zaśpiewam. Później jest Krystian Karol Lisowski, który też dla mnie pisze, też zaśpiewał jego teksty. Super chłopak, młody, poeta, który też ma problem z wybiciem się z poezją. On jest z Sandomierza, spod Sandomierza. No to kurde przyjechał kiedyś. On jest bardzo schorowany, ma problem ze swoim, no, ze sobą. No problem ma. Czy stale chodzi, czy nie? Z kręgosłupem coś ma. Ale nie chodzi raczej, tak? Chodzi, tylko że no, to po pierwsze brak finansów, a po drugie no to jest, źle się czuje, nie? Chyba nie.
super efekty tutaj na tą gitarkę i ona była dobra. Tak. Mięciutka jest taka, wiesz, w miarę. Wiesz, to nie znaczy, że stare to niedobre. Wiadomo, że jest nie, już nie zdrowe i tak dalej, nie? Jest zgryw niewyregulowany, są progi nie takie, nie? Obniżają się, wiesz, z tych na ciągu wszystko, no to wiadomo, jak stoi, zimno jest, no to wiadomo, to jest swoje. Teraz mam w Bydgoszczy wracam, mam koncert. A tam w Światłowni? W Światłowni też może być ciekawie. Tam jest to bardzo fajnie. Nigdy tam nie grałem jeszcze. No, no. Ale to też coś też nam podoba tutaj takiego, nie? Oni tam mają trochę lepiej, bo mają, wiesz, to jest jakaś knajpka czy pizzeria, no i wiesz, mają już taką swoją, wiesz, stałą publikę, wiesz, tam podobno 40-50 osób, wiesz, zawsze przychodzi. No i to w życiu mówię, wiesz. Proszę? Kapelusz nie będzie biegał, także ja też mam, wiesz. Ale wiesz, no tutaj to jest, no wiesz, no ja jestem w szoku, jak przypuszczałem, że będzie kiepsko, a nie przypuszczałem, że aż tak. Dobrze rozplanować, jakich artystów, w jakim odpowiednim czasie, to też jest istotne. No i oczywiście plakaty. Darek, ale to też nie jestem do końca, dlatego że wiesz, artyści, ale wiesz, ileś już osób, nie wiem, ja bym taki, wiesz... Może jest tłusty czwartek, może gdzieś zakończy, w chacie jedzą poczki. W Aligatorze mam zagrać też, no kupę jest, no ale kiedy ja mam to ogarnąć? Nie wiem, to jest kupę czasu, a ja muszę jechać do studia i muszę nagrywać materiał tam, nie? W Anglii. Jest super studio, Apple Records. Tak? Tam się Deep Purple już nagrywało na początku swojego istnienia. To zależy, jaki materiał robisz, czy z nim współpracujesz. To jest na zasadzie, wiesz, ugadania się, nie? A tam w Anglii masz jakąś paczkę, czy sam działasz? Sam. No mam swój lokalek taki, że tak jak tutaj wchodzisz, rozstawiasz się, nie ma jakichś tam afiszów, wiesz, zapowiadania, plakatów, po prostu ktoś gra zawsze co piątek na żywo. Tak? Ale ludzie, jest,
multum i każdy sobie pije i słucha. Jest kultura. Stary, no kultura. To jest moje marzenie. No, to jest kultura. Tam nie ma tak, że ktoś ci pizzę je i tam whisky, nie? Zaśpiewaj mi, zagraj whisky. Tak. Nie ma tego. Właśnie to jest moje marzenie, wiesz, mieć taką, wiesz, ludzi, którzy przychodzą i to sobie oceniają, to sobie słuchają, słuchają. Dokładnie, to jest właśnie to, no, kultura, nie? Ale patrz, ale tam są ci ludzie, nie? Tam są ci ludzie, a tutaj nie ma. No czym się różni, co? I tam jest zupełnie inna mentalność, wiesz, tam są ludzie mniej tacy, wiesz, może... Frustrowani, tacy, wiesz, mają ten małe miasteczko, są dwie knajpy, muzyczne live, więc nie mają zbytniego dużego wyboru, nie? Albo to, albo tamto, nie? Tam zazwyczaj w tamtej takie bardziej rockowe, hardkorowe młodzi chłopacy grają. Tutaj są właśnie takie jazzowe, takie punkowe, takie akustyczne, wiesz, i bardzo fajni ludzie tam grają, nie? Starsi, młodsi, jest oraj, nie? Ale to jest ten szacunek, to jak mówisz, no, ludzie siadają i słuchają, nie? I tu może sobie siedzieć taki skulony facet, ale on słucha, nie? No, to jest to, nie? Kartki na stół, przetłumaczone moje polskie teksty. Tak? Tak, po polsku. Ale no, to jest super. I tam co, ile grasz, co tydzień, czy no, różnie, zależy jak mam czas, nie? No, też praca jest na tyle. A tam jest tylko to czynne w piątki, czy... Czwartki, piątki, to zależy jeszcze jaka muzyka, nie? A to jest normalny pub, tak? Czy pub, to jest bardzo fajny pub. Ale słuchaj, jak to taki jeden mój kolega powiedział, lepiej grać do pustych krzeseł niż do pustych twarzy. No, to jest to. No. Dzisiaj z Blabla mnie podwiozła taka bardzo fajna para, taka wiesz, facet z firmy nowych klientów. Ale już taki był, no, wyrozumiały, taki, no, fajny gość, nie wiem, Darek. Jak gdziekolwiek będziesz, to dzwonię cię, idę bez mnie, nie? Dałem mu płytę, wiesz, żeby miał posłuchać sobie. Także no, są ludzie dobrzy, tylko oni są zalatani, wiesz, no każdy ma swoje, nie? Każdy pędzi, musi to robić, tamto robić. Nie, no jasne. Ja wiadomo, że każdy z nas chciał, żebyśmy mieli pełno słuchaczy, pełno ludzi, no ale nie przeskoczysz, no. No muru nie obali. Wiesz, ja nie mówię, że pełno, wiesz, ja na początku, jak tutaj otwierałem to miejsce, właśnie miałem taką obsesję, wiesz, małe miejsce, wiesz, że jak jest małe, to chcesz, żeby było zawsze pełno, nie? I na początku, wiesz, był nawo, ale wiesz, ja tak, wiesz, brałem, no, prosiłem się, żeby przychodzi, kogokolwiek. I co, stąd ludzie z tych bloków, nie? Więc nie, mnie się nie interesuje. Dwie osoby przychodzą. Natomiast, no to jest też ciekawe, wiesz, natomiast, słuchaj, mają na podwórku. Nie rozumiem tego. No mają. No mogą w kapciach mogą zejść, no. No w każdej chwili mogą zejść. No facet ze śmieciami jak kobieta do puszcza na przykład. Nie? Dokładnie. Z pieskiem na chwilę wejdzie, posłucha, no. Ten mi się podobał, tam ja się tak teraz widziałem sąsiadkę, no nie pamiętajcie na chwilę, bym wracał, ja z siatkami z tobą nie będę chodził. Dlaczego nie? Po prostu ludzie już nie mają, wiesz co, nie mają tego takiego tej ciekawości w sobie. Chociaż nie, ona była takim wykładzie wcześniej. Że to jest było to, że znaczone dzisiaj. Czy się są w domu? Tak, już są w domu. Albo jeżdżą już no, na coś innego zupełnie. Nie? Znaczy ja mam zupełnie inne wizje na ten temat, bo zupełnie nasze pokolenie się całkowicie zmienia, nie? To też jest fakt, że to jest... A ile można podał tak się podał? Znaczy, z tekstu jesteś starszy, ale wyglądasz młodo, także nie wiem. No bo ja się czuję młodo, tak? Ja sam nie wiem, ile mam wewnętrznie lat, nie? To nie chodzi o to. Dobra. Wczoraj miałem urodziny, mam 37 lat. Ej, dobrze. No, ja mówię sobie 27, czy tam 16. No wyglądasz na 27, faktycznie. To
to jest o tyle takie straszne, bo o tyle takie no, tajemnicze dla mnie. To jest takie, że to pokolenie całe się zmienia. Nie ma tej ideologii, tej wartości do tego, co było kiedyś. To tak jak żeśmy dzisiaj jechali tym samochodem i żeśmy rozmawiali, że dziadek z pokolenia babcia kształtowała, podtrzymywała ten korzeń rodzinny, gdzie wszyscy siadali, jedli, dyskutowali, śmiali się. A teraz każdy sobie sam, wiesz, tak sobie rzepkę zrobił, nie? Ten się zamknął w tym pokoju, ten siedzi cały dzień na internecie. Nie ma tych, no nie ma tych ideałów, tej wartości. Nie ma prawdziwego faceta z jajami albo kobiety, która, na którą oni by chodzili i wydawaliby ostatnie grosze, nie? Wiesz, jak w kinie kiedyś, nie? Wiesz, jest no tak... Komercja. Komercja, ale też raz, że jest, wiesz, ludzie są zawaleni, to jest tak z informacją, słuchaj. No jeszcze nie było w historii, nie, tak mi się wydaje, w historii ludzkości, tak, żeby ludzie mieli takie narzędzia do informacji, rozumiesz? Masz na przykład, nie wiem, komórkę, wiesz, masz internet w komórce, masz nieograniczone możliwości, że możesz każdą stronę sobie przeczytać, zobaczyć, nie? Jesteś bombardowany informacjami, ale nie, to wcale nie znaczy, że jesteś, wiesz, jakoś poinformowany lepiej niż kiedyś. Ogłuszony, wiesz. Tutaj widzisz taki film, Bruce Wszechmogący, z tym Bogiem przyspany, tak. No i odpowiem ci nagle, wiesz, Freeman, tak? To proszę? Freeman to występował? Freeman, tak, Freeman grał Boga, a Hanks grał tego, wiesz, Bruce'a, nie? Bo Hanks. A, no dokładnie. Nie, Jim Carrey. A Freemana uwielbia. No. No i wiesz, tam jest taka fajna sekwencja, jak ten Jim Carrey w pewnym momencie, wiesz, nagle jest tym Bogiem i nagle słyszy te wszystkie, wiesz, w jednym momencie słyszy wszystkie, wiesz, takie te modlitwy, nie? I nic nie słychać, po prostu, wiesz. Tak samo tutaj jest taki zalew tych informacji, że ludzie się tu spałowani, tacy, wiesz, pomijali. Bo już nie wiedzą, wiesz, co jest prawdą, co jest ważne, co jest mniej ważne. Straszne... I ktoś im to segreguje, jakaś tam Monika Olejnik, czy ktoś tam, wiesz, pach, no nie? I tak, wiesz, to jest straszne, bo jak nawet jak idziesz ulicami, wiesz, no ja obserwuję, no bo jestem, wiesz, artysta mi pisze o tym, co ja widzę, tak, co mnie cieszy, co mnie boli i tak dalej. No widzę, no ewidentnie ludzie są do siebie, mają tak straszny dystans, taką nieufność, każdy leci w sobie, samemu, ale też potrafią obserwować cię, obczajać w sposób taki... No taki, no do ostatniej chwili, taki bardziej tak, no to jest, no to jest bardzo nieprzyjemne, nie? Także... Ale wiesz, a to też jest mi się wydaje, że wiesz, to jest jakby niezbędne przy tej ilości ludzi, przy tej ilości informacji, nie? Wiesz, kiedyś nie było takiej informacji jak teraz, wiesz, ja z chłopakami ganiałem od 7 klasy czy 6 klasy podstawowej, uciekałem ze szkoły, żeby tylko śpiewać na zgrywkach, tam żeśmy kleili plakaty, wiesz, na jakichś murach, na jakichś tych... I ludzi mnóstwo przychodziło na koncerty i się grało, 3 godziny dżemu, 4 godziny dżemu śpiewałem i wszystko, i było, i klan coś było. Wiesz, i to były czasy, a teraz słuchaj, to... Wiesz co, ciekawą rzecz, że myśmy tutaj przeżyłem, rok temu, opuściliśmy ten kompust poetycki, wiesz, wpłynęło tam chyba 150 lat, 150 osób, no w każdym razie tutaj zrobiliśmy taki finał, 30 osób takich, wiesz, już tam wyróżnionych, z tych 30 tam, powiedzmy, 3 osoby stały się tutaj. Jak przyjechało, wiesz, no pełna sala ludzi, wiesz, młodych ludzi, no dla młodzieży, tak 25 roku życia, wiesz, no z Polski. Słuchaj, pełna sala ludzi, wiesz, fajna młodzież, ty, kurde. I słuchaj, przyjechali, może być po nagrodę. Bo jak się skończyło, to już nie wiadomo było, wiesz, kto dostał. To już, wiesz, z tej całej 30 chcieliśmy zrobić takie bractwo młodych poetów i tak dalej. Ja myślałem też, że tutaj będzie taka paka, wiesz, jakaś taka socjeta się tworzy. Nie no, wiesz, bo trzeba dużo, wiesz, żeby było, wiesz, 10 osób, nie? 10 osób, takich fajnych 10 osób. Już jest jakieś zaczepienie.
Państwu są, dziękujemy tam z tyłu, że są. Proszę Państwa, proszę się nie pchać, proszę się nie pchać. Proszę. Dobra, ja się podłączam do mojego akustyka. A ja się cyknę parę pokrać, fajnie. I zaczynamy. Jasne. Scena mi dom. To ty tutaj w ogóle nie pijesz, nic? Nie, ja nie piję alkoholu. Że tak powiem, prowadzę zdrowy tryb życia. Nie palisz też? Nie palę, nie piję, nie ćpam. Ja też nie ćpam. Jestem odzwierciedleniem Rycha w zupełności innym. Jesteś takie, można powiedzieć, wcielenie Rycha. Wcielenie, ale takie życie po życiu. Takie, takie oczyszczające tak, jego duszę. No, 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 właśnie. On przeszedł z jedną drogą, a ty idziesz drugą. No. Dobra, dobra. Wiesz, dla mnie to był jedynie normalny artysta, który był w tym kraju. Ale co, miałeś jakiś taki epizod, czy nikt taki? Nigdy w sumie nie poszedłeś do takiego wyniszczającego drogą? Nie, nigdy nie chciałem być takim trochę. Tak. Słuchaj, mogę cię prosić, abyś mnie ustawił tak, mikrofon, czymś, tak? Znaczy, tam było coś, nie? Jeden raz, raz. Jeden raz, raz. Trochę się zmieniło, nie? Raz, jeden, jeden. Tam dobrze słychać? Tak, tak. Czy dobrze słychać? To jest nasza próba taka. Dobra, ja sobie jeszcze ten drugi. Jeszcze jak gitarki szkoda. Jeden raz, raz. Nic nie słyszę w ogóle. Teraz się w słuchawkach. Ten czerwony jest ciszony całkowicie. Jeden raz, raz. Raz, jeden, jeden, raz, raz. Aha, nie, bo muszę... A nie, jest. Aha, ja mam tutaj wyłączony. Jeszcze nie wyłączony. Jazz jest całkowicie też się fajnie gra, wiesz, tam w Bydgoszczy. Jest taki klimat bardzo fajny. Gdzie byłeś w Bydgoszczy, gdzie? W Bydgoszczy. Ale gdzie byłeś? U tego, u Eliasza. Ale nie wiem. Eliasz jest też, ma swój band jazzowy. Bardzo znany jest. Też mówi, że nic się nie dzieje, nie? Mogę jeszcze raz zwrócić, bardzo proszę, już nie? Jeden raz, raz, raz. O, już mam lepiej. Jeden raz, raz. Dobrze wszystko widzisz sobie? Tak, to wszystko ok. Jeden raz, raz, troszkę głośniej mikrofon. Raz, jeden, dwa, raz. Jeden, dwa, trzy, cztery, raz, raz, raz. Raz. Na te słuchawki jeszcze, bo tak niewyraźnie coś raz, jeden, 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 dwa, raz, bo tam z tyłu mikrofon słychać dobrze, tak? Tak, tak. Okej, okay, dobra. Dobra, jeden raz, o, teraz jest lepiej, okej. Okay. Thank you.
świat. Czy daleko wzroczny być trzeba? Czym się upijemy, gdy zawiorą bar? I niczego nie będzie na sprzedaż. Nie dam pod zastaw straconych mych dni. Nie podrzucę kredyty próżności, wyruszyłem w podróż do tamtych dni. Nie brałem bagażu przeznaczenia. Na stopa zabrałaś mnie wtedy ty. Bym za szczęściem nie musiał wciąż biegać na trasie. Nie szukając potwierdzenia wśród wróżb, wiedziałem, mogłaś się jedynie przyśnić. Na zapas nie będę. Wśród tułaczy zapomnianych myśli może okruchy na zachętę. Pozwolą, bym stał się przezroczysty. Nie będzie dłużej pusty stał mój świat. Gazety opiszą tamte słowa. Thank you.
zabrałaś mnie. Za szczęściem nie musiał wciąż biegać, biegać. Na trasie nie było rozsypanych róż i ciągle szukając potwierdzenia wśród wróż. Wiedziałem, mogłaś się jedynie przyśnić. Szukam odpowiedzi, gdzie zmierza ten świat. Czy daleko wzroczny być tu trzeba? To co, będziemy jechać? Tak. To był tekst Karola, Krystiana Karola Wisowskiego, poety mojego przyjaciela, który zaczyna swoją teraz przeznaczenie, swoją powieść kolejną wydał. Bardzo fajnie pisze teksty. Skomponowałem do tego melodię. Bardzo obiecująca postać na naszej scenie poetyckiej. Zaczynamy. Tak. Pozdrowienia dla Magdy z Krakowa, Krzysia z Wołodna i jeszcze dwóch tajemniczych
nad mewy, że życie to nie bajka. To nie bajka na numerze, że życie to nie bajka. Życie to nie bajka na numerze. Mają te gitary, także jest zimno.
sweetie girl. Thank you.
siebie do przodu. Nie poddawaj nigdy się. Rób co kochasz, mów prawdę, aby z sobą ciągle być. To były nasze chwile. Nie zapomnę ich. To były nasze chwile. Nie zapomnę ich. Nie, nie, nie. Nie zapomnę ich. Nie zapomnę ich. Nie zapomnę ich. Nie zapomnę ich, nie, nie zapomnę, nie zapomnę, nie zapomnę, nie zapomnę, nie, nie, nie zapomnę, nie zapomnę ich, nie zapomnę ich, oj, mój synu. Dziękuję, witam serdecznie. Brawo! I w ten sposób jest przewaga w większości. Tak jest. Okej. Okay. Już mamy 10. Tak 5. Gdzie jesteś? To jest utwór, kiedy mieszkałem w Edynburgu, w Szkocji, pracowałem nad morzem i miałem taką fajną satysfakcję z tego, że przed pracą był odpływ, po pracy był przypływ. I zbierałem sobie muszelki, kamienie i zbierałem kraby, ale też i pisałem teksty na jakimś papierku, jakimś na kolanie, gdzieś coś patrząc się w dal. Zazwyczaj z tęsknotą do rodzinnych stron, do Polski. I napisałem taki utwór, gdzie jesteś? Siedzę nad brzegiem mego portu i patrzę się w dal. Siedzę nad brzegiem mego portu i czekam za tobą. Ludzie przychodzą i odchodzą, a ja jestem ciągle sam. A ciebie jak nie ma, tak nie ma. Pośród tych wszystkich fal, gdzie jesteś moja baby? Gdzie jesteś moja baby? Gdzie jesteś moja baby? Gdzie jesteś moja baby? Siedzę nad brzegiem mego morza i czekam na ciebie. Statki wpływają i odpływają, a ciebie nie ma tam. Mewy się śmieją nade mną, a ja siedzę nadal sam. Siedzę i czekam za tobą, bo ja nie chcę być tu sam, sam, sam. Gdzie jesteś, moja baby? Gdzie jesteś, moja baby? Gdzie jesteś, moja...
gdzie jesteś moja, babe? Gdzie jesteś moja, babe? Będąc na dognaniu, że tak powiem. A tam się poznali właśnie? Nie. To bardzo późno. Później. 4 lata temu dopiero. Ale nie, ale tam? Czy... Tam nie, w Hindenburgu nie. Ale nie, ale jest za granicą generalnie, tak? Czy... Nie, w Polsce. A, w Polsce. Także... Tam bym miałem taki tęskniący cały czas system taki. Ciągle gdzieś tego szukałem. Brakowało mi tej osoby takiej bliskiej, na którą, z którą mógłbym być. Dlatego takie teksty powstały i taka muzyka. No, tak najlepiej jest, nie? Naprawdę, to jest utwór, który znalazł się na singlu z Patrykiem Filipowiczem i z Michałem Kielakiem. Niesamowici muzycy, którzy uczestniczyli na moim singlu, nagrali się. Naprawdę, też opowiada o zwątpieniu takim, w którym gdzieś tam w ciągłym myśleniu do Pana wołanie o pomoc, żeby mi pomógł, żeby mi pozwolił jeszcze raz uwierzyć w to, że ten świat może być piękniejszy, wolny, prawdziwy,
Również napisałem taką powieść. Nie żyli nigdy tutaj.
Napisał Gedrek Dill, jak wspominałem, artysta wtyków, bardzo niesamowity malarz, który bardzo pięknie maluje, z którym wiąże nadzieję w przyszłości stworzyć taki projekt pod tytułem Mana. To jest na zasadzie połączenia różnych obrazów wynikających z powstawaniem świata, czasu, miejsca i narodzin tego wszystkiego poprzez muzykę, przez wyrazy różnych obrazów na różnym panoramicznych, tak zwanych, wyświetlających na różnego rodzaju, to może być na murach, na jakichś płachtach, różnego rodzaju formy, tak? Ja do tego mam zagrać, będę wystawiał tą sztukę, ja będę grał również tak jak dzisiaj, tutaj, teraz. I chcemy wspólnie to pokazywać. To jest dobry projekt, uważam, bardzo, na skalę światową nawet. Powiem szczerze, tylko trzeba to dobrze rozreklamować i nabrać się ludzi chętnych do współpracy. I napisał jeden ze swoich tekstów tytułem Klucz. Ja oczywiście zrobiłem to w stylu poetyckim, bo akurat pasujące do tego słowa do mojej osoby bardzo wyraźnie mi pasują. Jego ręka, pióro bardzo mi dobrze pasuje pod mój głos i uważam, że to pokochałem. Więc dziękuję Tobie, Gedrek, szczerze, z całego serca. Niezrozumienia
sieje ziarno praw. Pojawiam się i znikam. Słowa są takie, muszę zmienić gitarę, bo gitara jest troszeczkę, ostatnia struna mi coś tutaj, ale już jak ją kupiłem, to ona tak mi przeszkadza, nie mogę się przyzwyczaić do tej gitary. Teraz mój tekst tytułem Wiara, który również znajduje się na singlu. Dzisiaj to wiem, nie boję się. Yeah.
chcę wciąż przy tobie być. Nie chcę tylko trwać. Chcę innym coś dać. Wiem, że nie mam nic. Przykro mi. Ostatnio wykonywałem go właśnie w Świeciu, bardzo mile został przyjęty, ale wykonywałem go dla Skrzeka. Tym razem wykonam go dla Ryśka. Tak, temperatura jest taka, że to ma swoje znaczenie. Ona dopiero się rozgrzewa, a mam problem z ostatnią struną już od nowego. Z tej czarnej skorzystać. Z tej czarnej? Nie, ona nie pasuje. Nie, sorry. To niby jest. Thank you.
świecę się razem z nim. Skomponowałem.
Niedawno ją skomponowałem. Fajna pioseneczka. Mam pragnienie, pragnienie. Też taka wiarowata, żeby wierzyć w siebie. Ale wesoła. Thank you.
dzień tygodnia. Możesz pójść i kogoś spotkać. W głowie biegnie milion myśli. Co masz zrobić, z kim pozostać? Nadal kręcisz dookoła. Jak to zrobić, temu sprostać? Zaraz będziesz już gotowy. Będziesz wiedział, z kim pozostać. Tylko jedno masz pragnienie. Siłę, by tu zostać. Tylko jedno masz życzenie. Mieć tę siłę, by tu zostać. Tylko jedno masz pragnienie. Mieć tę siłę, by tu zostać. Tylko jedno masz pragnienie. Mieć tę siłę, by tu zostać. Teraz każdy dzień tygodnia ma swą wolność, ty w niej zostań. Zaraz będziesz już gotowy. Będziesz wiedział, z kim pozostać. Lecz nadal kręcisz dookoła. Jak to zrobić, temu sprostać? Zaraz będziesz już gotowy. Będziesz wiedział, z kim pozostać. Tylko jedno masz pragnienie. Mieć tę siłę, by tu zostać. Tylko jedno masz życzenie. Mieć tą wiarę, by tu zostać. By tu zostać. By tu zostać. By tu zostać jak najdłużej. Tylko jedno masz pragnienie. By tu zostać jak najdłużej. Thank you.
jest Forne Gacie. Taka miejscowość jest w Borach Tucholskich, nie wiem czy wiecie. Cudowna. Bardzo cudowna. Nazwa, bardzo ciekawa nazwa. Będę robił właśnie teledysk pod tą piosenkę. Tutaj jest kolejny utwór Karola Lisowskiego. Niedawno, chyba dwa dni temu go dostałem. Więc jeszcze jest surowy, ale jest bardzo, bardzo fajny, pasujący do reszty jego utworów, tekstów. Chcą słyszeć krzyku.
zmęczony pracą miast. Oznajdziemy miłość tę samą, co z mych snów. Oznajdziemy tą miłość tę samą, co z mych snów. Oznajdziemy tą miłość tę samą, co z mych snów. Słońcem chmur. Już nikt nie będzie wmawiał wyssanych z palca bzdur. Nie dam się im mamić, by życie miało sens. Miłość może tylko sprawić, by świat przestał biec. Miłość daje wiarę, znika cień. 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 Szkoda, że czajnik się popsuł, nie? Kurczę. Ale zaraz się napijemy herbatki. Okej. Kolejny utwór spod ręki Gedrek D. Tym razem Bilet. Wcześniej się nazywał inaczej, ale sam Gedrek stwierdził, że lepiej będzie się nazywało to tak, jak będzie się nazywał Klucz. Musicie Państwo sobie poczytać jego teksty. No, powiem szczerze, niesamowite są. Nie, można je wyśpiewać. Wszystko. Bardzo ciężko pisze, takim językiem bardzo starodawnym. No, ale jest do zrozumienia. Tam jest zawarte wszystko, co może być zawarte. I polecam serdecznie. Bez aktora, spektakl bez widza, z biletem w dłoni, z twarzą bez wyrazu. Płacę za miejsce przy scenie zdarzeń, kulisowe orgie światła na twarzy. Monolog we mgle, maska mimo. Maca ciszę w fakcie rozpaczy.
z klasą cierpi, z gongiem znika. Kurtyna ścieli na deskach, zmęczona, pomarszczona, z trzaskiem stają fotele dęba. Wieczność pustoszeje, skazany na misję, na odsiadkę. Wychodzi swawolny na ulicę. Chaos świeżości odurza, wtóruje powiew sceny. Skazany na misję, na odsiadkę. Wychodzi swawolny na ulicę. Którą teraz właśnie nagrywam, w trakcie nagrywania, będzie się nazywała Przemiana. Te wszystkie utwory znajdą się w bardziej rozbudowanym aranżu. Chciałbym również je skomponować z całą sekcją i z kontrabasem, z klarnetem, z skrzypcami, z gitarami jeszcze innymi, z innymi muzykami. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jest bardzo fajne studio w Anglii, Apple Records, gdzie będę się tam nagrywał i zostanie płyta od razu przez nich wydana również. Tam jest do dyspozycji właśnie są muzycy, którzy są na miejscu, których można wynająć, że tak powiem, dając im gotowy projekt, oni już aranżują kolejne instrumenty do tego wszystkiego. Mam nadzieję, że upiększając te wszystkie moje teksty i te moje kompozycje, wyjdzie z tego bardzo fajny projekt, i czego sobie życzę i Państwu. Dość długa droga do tego wydania jest, ponieważ no, składają się na to przeogromne pieniądze, ale jest to do zrobienia i to musi być zrobione. Kolejnym utworem jest Ty i ja. Kiedyś w czasach, w 2004 roku, zgrałem z zespołem Dren. To był zespół rockowy, graliśmy tam bardzo dużo utworów pod styl jamu jeszcze wtedy. Bardzo dobrzy muzycy, Mariusz Mitura, Paweł Antenisiewicz, który pochodzi ze Świecia, bardzo niesamowity instrumentalista, przede wszystkim gitarzysta, super. To jest ballada, ona była zaaranżowana na gitary elektryczne, na perkusję, zupełnie inaczej ona brzmiała, można ją znaleźć też na mojej stronie internetowej, właśnie w tej wersji bardziej rockowej. Tutaj wszystkie właśnie powtórnie robię w sensie akustycznym. Widzę twoją twarz. Myślę o szybkim ty i ja. A usta twoje dzisiaj sobie.
już nowy dzień, gdy widzę coraz więcej. Szybkie myśli mam, bo widzę coraz więcej. Nie patrz na to tak, co zaraz z nami będzie. Bo ja od dziecka jestem wolny jak ptak, jak ptak. We śnie przełam się dla mnie, to miała. We śnie jak godna dama, a będziesz do mnie wracała. We śnie przełam się dla mnie, a zrobię jak będziesz chciała. Będziesz do mnie wracała. Może dziś zechcesz, bym zrobił nowy krok. Najpierw podaruj mi twój wzrok. Szybkie myśli mam, bo widzę coraz więcej. Nie patrz na to tak, co zaraz z nami będzie. I herbatka? Herbatka będzie, tylko... Może być po? Może być po.
bardzo. Teraz chciałbym zaśpiewać tekst Ryśka Rilla, archiwalny. Pod tytułem Kołysz mnie słodki dywaniku. Jest bardzo wiele tekstów Ryśka, który kiedyś wpadłem na taki pomysł, aby zrobić projekt ogólnopolski. Też również zrobiłem ogłoszenie medialne, że tak powiem, w internecie. I zgłosiło się bardzo wielu muzyków, mi nieznanych jeszcze w tamtym czasie, bo jest bardzo wiele archiwalnych tekstów Ryśka i chciałem je właśnie wydobyć i zrobić taki projekt pod tytułem Ku pamięci Ryśkowi. I z tych wszystkich archiwalnych tekstów właśnie zrobić takie kompozycje, jak teraz ja robię. Byli i są nadal osoby, które są temu zainteresowane, ale są drogi prawne, z których nie można uzyskać tych archiwalnych tekstów i bolewam z tego bardzo mocno. A leżą zapomniane. Wydaje mi się, że sam Rysiek chciałby, ażeby były wykorzystywane. Obojętnie w jakiej formie, ale żeby były wykorzystane, żeby nie były niezapomniane. No są bardzo piękne słowa, są niesamowite. One nie muszą być wykonywane, jak to robi zespół Dżem czy inni muzycy, w sensie bluesowym, typowo bluesowym. Można zrobić harmonicznie, tak. Akustycznie też są. To jest jeden właśnie utwór jego, Kołysz mnie słodki dywaniku. Nas i odlecimy tam.
nie odnajdzie nas. Chyba jest około 10 utworów akurat, można byłoby zrobić taki projekt właśnie w stylu takich akustycznych. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, zapraszam serdecznie do współpracy pod tym kierunkiem. Kolejny utwór Get Ready. Szybciutko go znajdę. Głowy
pokazują palcem. Nadobne, gdy za probatą przeczą. Panowie uśmiechają. Panowie przyjaźnie uśmiechają. Piosenka Mój Dom troszeczkę uważam, że jest obrażająca to wszystko, co się wokół dzieje tutaj nas, ale no tak jest, no, nic z nim nie poradzę, piszę tak to, co czuję i tak to jest, no. Co nie daje, 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 co nie daje
Brawo! Kolejny utwór z singlu, który jest na singlu. Tyle znaczysz. To wszystko, co nie może wrócić, wciąż we mnie tkwi. Karola. Karol jest na, chyba online. Online jest Karol. Pozdrawiamy Karola. Tak, Karol powinien być chyba online. To faktycznie, to się zgadza. Napisał, że uwielbia cię. Ja go też uwielbiam. Zachęcam do czytania jego tekstów. Naprawdę, pisze wspaniałe teksty i pasują mi. Przepraszam za moją gitarę dzisiaj, bo coś ta ostatnia struna mi nie pasuje. Ale teksty są niesamowite, które on pisze. Proszę? Ma swoją stronę? Tak, on ma swoją stronę. Karol Krystian Lisowski, można go na Facebooku znaleźć i tam już wystarczy się z nim skomunikować i on już powie wszystko, co gdzie można dostać. E-book także jest i w Empiku jego powieść. Także wszystko jest do zdobycia. Naprawdę fantastycznie chłopak pisze. Ma talent. Ja chciałbym znaleźć jeszcze jego utwór. Niedawno żeśmy go zrobili, będąc w Anglii, ja go zrobiłem. Trzy godziny czekałem dzisiaj, troszkę zmarzłem. Troszkę mnie gardło boli, ale to nie szkodzi. Gdzie ja mam ten numer? Przepraszam, jeszcze chwilę. Karolu, gdzie jest twój? Aha, patrz, pomyślałem o tobie, już znalazłem.